Można powiedzieć, że tak, znalazłem klub, wczoraj byłem na pierwszym treningu, w zasadzie wszystkie sprawy są już dograne, dzisiaj mamy testy wydolnościowe, z czego jestem niezmiernie zadowolony, bo w dalszym ciągu piłka sprawia mi przyjemność i chciałbym jeszcze troszeczkę poczuć tej adrenaliny boiskowej, walki oczywiście o punkty. Możesz nam zdradzić, co to za klub? Tak, jest to klub blisko Tarnobrzega, jest to trzecioligowa Wisła Sandomierz. Wczoraj na treningu było dwóch zawodników z Siarki Tarnobrzeg, jest jeszcze były zawodnik Siarki Tarnobrzeg Bezczyński, także znam paru chłopaków nie tyle co z boiska, co z tarnobrzeskich osiedli. Nie wiem, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja jestem zadowolony, myślę, że klub również będzie zadowolony, mamy jakieś tam cele, które sobie postawiliśmy. Ja chyba nikomu nie muszę nic udowadniać, bo już zrobiłem to parokrotnie przez wiele lat grania w piłkę. Natomiast tak jak mówię, chcę wrócić do piłki, chcę zacząć grać, chcę zacząć czuć tą adrenalinę, bo stać mnie jeszcze na to i fizycznie, i psychicznie. Nie ukrywam, że miałem parę propozycji z drugiej ligi, jednak były to zbyt długie odległości, gdzie musiałbym się rozstawać z Tarnobrzegiem i z moim miejscem zamieszkania, dlatego wybrałem Sandomierz. Uważam, że jest to dobry wybór. Być może ktoś mi zarzuci, że to trzecia liga. Nie dbam o to. To jest moja decyzja, świadoma decyzja. Tak jak powiedziałeś, blisko domu i również blisko do Akademii, która od 3 lutego rusza.